Grzegorz, witamy, witamy w Olsztynie. Jakie to uczucie grać w poniedziałek mecz w Lubinie, tygodniowe zamieszanie i w piątek wylądować tutaj w Olsztynie? No, dla mnie w sumie to chyba trochę znajome, bo już miałem okazję tak się przenosić po meczach z Turcji do Rosji, do Będzina tak doszedłem w trakcie sezonu, więc wiem, z czym to się wiąże. Wiem, że wiąże się to z poznaniem chłopaków. Musimy zbudować jakby atmosferę razem, musimy zbudować to, bo zespół naprawdę świetnie wyglądał, kiedy był tutaj Josh i chciałbym takiego samego jakby rezultatu też w momencie, kiedy ja tutaj jestem, więc czeka nas trochę pracy, ale to wiem, z czym to się wiąże. Z dwoma chłopakami tutaj się znasz, dziś miałeś okazję wcześniej grać? Znam z widzenia wszystkich, natomiast grałem z jednym, z Jankiem i to nie powiem, bo ostatnio mnie zaskoczyliście postem, że 10 lat temu byłem, że to już 10 lat minęło od mojego ostatniego występu w barwach Indykpolu. Natomiast grałem z Jankiem w Bielsku i jak tak mogę strzelić, to wydaje mi się, że z 15 lat temu. Rozmawiamy przed treningiem, jakaś pierwsza rozmowa z trenerem albo chłopakami była? Czy jeszcze nie było czasu? Była z trenerem, dość długa kawa. Rozmawialiśmy odnośnie systemów, odnośnie jego filozofii na prowadzenie zespołu, więc tak dość sporo informacji na godzinną kawę, ale mamy dość sporo czasu też do pierwszych meczy, także będę to spokojnie sobie przyswajał. No i z jakim ty nastawieniem tutaj przychodzisz do Olsztyna? Jaki masz cel na tą drugą część sezonu tutaj w Olsztynie? Wiesz co? Jestem bardzo szczęśliwy. Co prawda po raz pierwszy zostawiam swoją rodzinę, natomiast jeżeli chodzi o sportowy aspekt, no to jest to dla mnie mega awans. Wiadomo, że to się wydarzyło poprzez przykrą kontuzję dla Josha. Zdrowia oczywiście dla Josha. Natomiast mam o co grać. Drużyna jest w świetnym miejscu w tabeli, w bardzo dobrej dyspozycji w tym momencie. Także ja się bardzo cieszę, bo ten sezon na nowo dla mnie odżywa, bo sytuacja, którą mieliśmy w Lubinie, niestety już była taka, można powiedzieć, martwa, bo ani nie mogliśmy spaść, ani nie mogliśmy awansować do miejsca, które dawałoby nam jakieś lepsze granie.